Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Stwierdziłam, że dzisiaj, wczoraj nagrywałam, dzisiaj też będę nagrywać. Jakoś tak mam ochotę na vlogowanie. Może nie to, że non stop codzienne, ale, ale tak. Jest rano i się maluję. I właśnie naszła mnie ochota, żeby nagrać tego vloga. Mam do Was pytanie. Ostatnio, słuchajcie, nie mogę zdzierżyć żadnego podkładu na mojej twarzy. Mam wrażenie, że wszystko widać. Nawet nie chodzi o temperaturę, bo jak byłam teraz we Włoszech, to prawie znaczy jeden dzień się malowałam, a później w ogóle. I ja nie wiem, czy już mam jakąś obsesję, czy nie wiem, o co chodzi, ale po prostu cokolwiek nakładam na moją buzię, to mam wrażenie, że to widać. Najchętniej bym chodziła, znaczy robiła sobie makijaż, ale nie nakładając podkładu. I dzisiaj użyłam tego podkładu Wake Me Up z Rimmela. To jest jakaś ta wersja z witaminą C. Ja zawsze miałam ten taki zwykły, znaczy zawsze, kiedyś miałam ten zwykły, który bardzo lubiłam. I powiem Wam, że wydaje mi się, że ten jest, ma mniej drobinek niż tamten. Ja mam kolor 203 True Beige i on jest mega, mega jest ciemny. Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie będę go teraz rozcierać, bo mam białe spodnie na sobie i zaraz będę cała brudna, ale jest mega, normalnie jak się go rozciera, to wygląda jak samoopalacz i użyłam dosłownie kropli, po prostu kropli palcem roztarłam na całej twarzy, później jeszcze beauty blenderem i tylko pod oczami użyłam tego korektora z MAC, to jest Pro Longwear Concealer i to też tak delikatnie. Wszystko spryskałam, bardzo ostatnio często używam, to jest ten Beauty Elixir z Caudalie. To się nazywa niby woda rozświetlająca, wygładza, rozświetla skórę, przed użyciem wstrząsnąć. Przepięknie to pachnie, jak takie perfumy ziołowe. Ziołowe, takie roślinne, nie wiem, nie słodko, nie owocowo, tylko tak właśnie... ale też nie zwiążę jak lekarstwo, bardzo mi się podoba ten zapach i rozpylam beauty blenderem i potem biorę taki duży pędzel z Hakuro, to jest chyba 50, nie wiem, mam start ten numerek i dosłownie tak, wiecie, odrobinę tego Studio MAC Fix tutaj tylko po środku i jeszcze raz to spryskuję tym eliksirem i beauty blenderem i żeby po prostu ta skóra była taka, no żeby jak najmniej było widać podkład na niej i wydaje mi się, że wiecie co, w kamerze to też jest inaczej, bo w kamerze i z odległości i czasami jest tak, że coś co wygląda na żywo dobrze w kamerze wygląda fatalnie i odwrotnie, także tutaj musicie mi zaufać na słowo, zresztą zawsze musicie, chociaż niektórzy i tak wiedzą lepiej, ale podoba mi się ten efekt. Podoba mi się ten efekt, bo praktycznie nie mam nic na buzi i zastanawiam się i właśnie o to mam do Was pytanie. Wczoraj oglądałam różne filmiki na YouTubie i przeglądałam na stronie Douglasa, że są dwa takie produkty. Jeden z nich to jest Guerlain chyba Meteoryty i to jest Baby Glow. To nie jest krem BB, tylko jakiś taki bardzo delikatny, rozświetlający podkład. Bardzo delikatnie kryjący, rozświetlający, taki, który ma być niewidoczny na skórze. A drugi to jest Lancome, to takie Magic Cushion, tak? Ta poduszeczka w takiej puderniczce, kopia tych azjatyckich, wiem, że Laneige i jeszcze jakieś te azjatyckie firmy mają i to jest właśnie taki niby ma być efekt niewidoczny na skórze. I mimo, że mam bardzo dużo podkładów, jakby nie potrzebuję kupować kolejnego kosmetyku, to a jestem opalona, jestem dużo ciemniejsza i kolor mi się zmienił, ale z tym, no to tam wiecie, bronzerem coś tam sobie rozetrę i bym sobie poradziła. Jakiś helikopter przelatuje, ale coś takiego bym chciała właśnie, co by było niewidoczne na skórze. I jeżeli miałyście jeden z tych dwóch kosmetyków albo znacie coś lepszego, to dajcie znać proszę. I czy w ogóle warto, no bo wiecie, że ja też z kosmetykami kolorowymi mam tak, że jakoś tak bardzo mocno myślę, zanim coś kupię. Zresztą ten jeden kosztuje chyba 260 zł, czy tam 200 ileś i drugi też. Więc dla mnie jakby na pielęgnację wydać tyle kasy to jeszcze ok, ale na
kolorówkę to mi jest po prostu szkoda, tym bardziej, że mam tego, no ale sama nie wiem, zobaczymy jak to będzie też wyglądać po paru godzinach, ale po prostu, no nie wiem, mam obsesję tego, żeby nie było widać, wiecie, ja normalnie nienawidzę tapety, ale teraz jak się zrobiło ciepło, to ja mam wrażenie, że po prostu, i nie to, że mi spływa, tylko ja mam wrażenie, że jakoś, nie wiem, bardzo mi to widać, albo nie wiem. Nie wiem, w ogóle moja skóra ostatnio się zrobiła zmieszanej, z powrotem sucha i muszę ją mega nawilżać i jakby, nie wiem, widzę, że się bardzo też zmienia i może też dlatego te podkłady, bo jednak na skórze mieszanej i tłustej nawet w ciągu dnia, jak one się błyszczą, to nie wygląda tak źle, bo na suchej to się, wiecie, taki robi puder właśnie, się zbiera i tak dalej, no nie wiem. Na ustach dzisiaj mam... To jest Maybelline Sweet Pink 132 kolor Sensational. To jest taka jaśniejsza wersja Airy Fairy, której tutaj chyba teraz nie widzę. I tak, dajcie znać jak możecie, co sądzicie, i jeszcze wam pokażę co mam na sobie. Kicia, fajnie się śpi w budełku. No nie wychodź z budki, no chciałam cię nagrać, ty to jesteś. No chodź tutaj do domku. Chciałam wam tylko pokazać, że koty zawsze najbardziej są zadowolone z przesyłek, jak przychodzi w pudełku, tak? Fajne jest pudełko, Kicia? Kicia. Ale nie jedz tego. Chodź. Nie jedz. Chodź, chodź, chodź. No, matko. Nie, nie wolno tego obgryzać. Słuchajcie, Kicia jest po prostu uzależniona od... Zawsze muszę takie rzeczy szybko wyrzucać, bo... Ona kocha po prostu papiery i takie, znaczy folie właśnie, takie rzeczy obgryzać i nawet nam worki na śmieci obgryza. Wiadomo, że to nie jest najlepsze. Nie, zostaw to. Karton możesz sobie obgryzać, tak. Karton możesz sobie obgryzać. Zostaw! Kicia! Co ja powiedziałam do kota? Kicia! No. Chociaż mam troszkę autorytetu u kota, nie? Ała, ała, ała. Ała. No. Ty zbuju, ty. Okej, pokażę wam jeszcze, co mam na sobie. To będzie taki super prosty outfit. Jest bardzo ciepło. Mam dużo spraw do załatwienia i chcę, żeby mi było tak wygodnie, luźno. Żeby mi się wygodnie chodziło, nie było mi gorąco, ale też żeby nie było to jakieś takie super luźne typu jeansy i tak dalej, więc założyłam moje spodnie z Zary w kant, które już też widzieliście w paru outfitach, bardzo je lubię, akurat one się idealnie nadają właśnie jak jest ciepło i nie chcę zakładać krótkich spodenek czy krótkich sukienek, a nie chcę, żeby było jakoś gorąco, typu jeansy i tak dalej, to one się idealnie do tego nadają i dlatego mam taki luźny t-shirt z H&M, to jest ta taka kolekcja, była Conscious i to jest jakiś len czy coś, on był dosyć drogi jak na H&M, bo kosztował 79 zł i powiem wam, że ubrałam go po raz pierwszy, brałam go ręcznie jak wszystkie moje t-shirty, jest dużo krótszy niż był. Więc nie wiem, jak to będzie z kolejnymi praniami, czym się, wiecie, crop top nie zrobi. Znaczy na razie no jakiś za krótki nie jest, ale był no taki dłuższy, że wiecie co, prawie mi pupę zakrywał przez jakiś takiego dzisiaj włożyłam było. Co z nim jest? No ale generalnie tutaj jest okej. Biżuteria ta, co zawsze. Torba, wezmę tą szarą Pradę, bo mi pasuje do tego wszystkiego. I na stopach mam czerwone, lakierowane. Pff, nie wiem, czy to widzicie, jak się Kicia tam wywala na kanapie. Birkenstocki, które uwielbiam i super właśnie je lubię do takich krótszych spodni z kantem. I są mega wygodne i w ogóle, no, uwielbiam je. Nie wiem, jaki to jest model, nie wiem, jak one się nazywają. Pytałyście mnie na Instagramie. Ja w ogóle też nie mam jakoś głowy do takich rzeczy, nazw. Butów, torebek i tak dalej, jak jakoś gdzieś nikt też nie powie, jak się nazywa, to nie wiem, także nie mam pojęcia. No i co jeszcze? Na paznokciach mam ten sam lakier co wczoraj, czyli Rimmel Rain Rain Go Away. No i tak, postaram się was zabrać dzisiaj ze sobą.
mi się te polówki, już mam białą i różową, w sumie mi się fajnie sprawdziły, więc... jeszcze dzisiaj jest pomarańczowa. Jest taka w groszki, a to jest niestety tylko XS albo M. I widzę już, że M-ka będzie dużo, a XS nie wiem, czy nie będzie za mała. Teraz zobaczę. Jest jeszcze taka sukienka, ale też jest tylko XS. Więc zobaczymy. Ale na wakacje to jest super. Nawet nie za bardzo lubię takie kolory zazwyczaj, bo dla blondynek, tak nie wiem, mogą sprawiać, że żółte włosy, ale ten taki jest pomarańczowy, ale nawet spokojnie, super leży, mi zobaczyć. Bardzo lubię. No hej, już wróciłam do domu, ale jest gorąco, słuchajcie, masakra. Załatwiłam wszystko, co miałam załatwić. Jeszcze przy okazji, jak widzieliście, weszłam na chwilę do galerii i szukałam od dawna takiej kurtki i znalazłam Stradivariusa, już ją pokazywałam, jak na mnie leży. To był Stradivarius i ona jest taka blado niebieską, trochę taka jakby odbarwiana. No strasznie długo szukałam takiej kurteczki zwykła, żeby po prostu była zwykła, tylko taka jasna i kosztowała 139 zł. I koniecznie chciałam coś takiego, widzicie, jak dzisiaj właśnie mam te spodnie i bluzkę i nie wiem, na przykład jest chłodniej, czy nie wiem, wychodzę gdzieś rano i potrzebuję coś takiego, wiecie, taka kurtka jeansowa pasuje do większości stylizacji, właśnie chciałam taką jaśniutką na lato, no bo jak jest chłodniej, to wiadomo, mogę wziąć skórę, tak? Ale no jak jest tak ciepło, no to raczej słabo. Jeszcze wam tylko pokażę właśnie H&M te polówki, ja je uwielbiam. I one co chwilę są w innych kolorach. Mam białą i różową. I po prostu na wakacjach super. Słuchajcie, do tego zakładacie takie spodnie, jak ja mam dzisiaj z kantem. Albo shorty białe, albo shorty jeansowe. I to wygląda super. Wzięłam właśnie ten kolor, który wam pokazywałam, taki pomarańczowy. I te groszki. Bo jednak M-ka jest po prostu, nie wiem, M-ka jest za wielka, a XS-ka tutaj jest ok, ale tutaj w cyckach, wiecie, to mi się tak rozłazi, mam taki mega dekolt, że mówię, nie, może ten, pani powiedziała, że będzie, że one co dostawy przychodzą w innych kolorach, więc żeby zaglądać, więc może jeszcze kupię, inne kosztują 39,90. Tą, którą mam na sobie dzisiaj, to też jest z H&M, a mówiłam wam, że się skurczyła. Dobra, słuchajcie, ja teraz uciekam, jeszcze muszę iść, tak, muszę iść na pocztę. Muszę iść tutaj na osiedlu załatwić jedną rzecz i idę na zakupy, coś do jedzenia muszę sobie zrobić. Tomka nadal nie ma, więc pewnie albo sobie zrobię jakąś sałatkę, albo zrobię sobie łososia z jakimiś warzywami, wiecie. Jak Tomka nie ma, to ja zawsze proste. Ja bym mogła w ogóle sałatki i łososia jeść cały rok. Dla mnie to nie jest, wiecie, jakaś tam dieta i wyrzeczenie. Ja zawsze, jak swoją robię sobie sałatkę, to ją uwielbiam po prostu. Więc tak. A właśnie, wy często widzicie, jak ty to robisz, że jesteś taka szczupła i jeszcze ciągle pizzę. No słuchajcie, tak się składa, że jak ja nagrywam vlogi, to zazwyczaj właśnie gdzieś idziemy jeść czy coś i wam pokazuję właśnie te wszystkie pizze, McDonald's i tak dalej. Ale to nie jest tak, że jem 7 dni w tygodniu pizzę i fast foody i wiecie, i nie tyję, bo tak nie jest. Raz na jakiś czas sobie pozwalam na różne rzeczy, ale tak to generalnie na co dzień, czy tam na wakacjach czy coś, ale tak generalnie na co dzień to staram się jednak zdrowo odżywiać, jeść jak najwięcej warzyw i tak jak mówię, ja sobie zawsze robię taką sałatkę, pomidor, ogórek, oliwki i do tego może być, nie wiem, może być feta, może być trochę parmezanu, mogą być grzanki, a może być po prostu, mogą być same warzywa i sama sobie robię sos winegre, taki jak lubię, z octu, z dobrej musztardy, z dobrej jakości ostrej oliwy i dla mnie to jest pycha. I naprawdę, ja bym mogła cały rok codziennie taką mieć sałatkę, albo właśnie sobie, no zresztą zobaczę co kupię, to wam pokażę jeszcze. Dobra, ja spadam i wrócę do was później. Wróciłam, jakoś dłużej mi to wszystko zajęło niż myślałam, niż sądziłam. Jest 6:00 i będę jeść już właściwie taką obiadą kolację.
Mam kawałek wędzonego łososia, fasolkę, kilka młodych ziemniaczków i taką surówkę z kiszonej kapusty. I jeszcze do tego sobie wezmę mój ogórek małosolny. Mam nadzieję, że już są dobre. Spróbuję zaraz. No i herbatę. I zjem i zabiorę się za montowanie. Mam kilka filmów do zmontowania. Pewnie to zajmie mi parę godzin. No i tyle, potem się wykąpię i zaspać. Taki był mój dzień. Wiem, było fascynujące, ale tak to wygląda. Także ja już uciekam, idę jeść. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w kolejnym vlogu. No i trzymajcie się, buziaki.